Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Caban. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o wyjeździe edukacyjnym, który realizowaliśmy w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był to projekt, który był poświęcony wyjazdowi edukacyjnemu dla edukatorów formalnych i nieformalnych z Gorzowa Wielkopolskiego do muzeum byłego obozu w Chełmnie nad Nerem. I dzisiaj mam okazję porozmawiać z jednym z uczestników naszego wyjazdu. Tym uczestnikiem był pan Grzegorz Urbanek, który na co dzień pracuje w dziale zbiorów regionalnych Wojewódzko-Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Pan Grzegorz pracuje w dziale zbiorów regionalnych na stanowisku do spraw naukowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nasz wyjazd odbył się 27 listopada. Była to jednodniowa wycieczka, podczas której właśnie uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zwiedzić były obóz w Kulmhof nad Nerem. Obecnie mieści się tam muzeum. I to jest jedna z kolejnych naszych wycieczek, które realizowaliśmy w ramach działalności naszej Fundacji Dom na Pograniczu. Tym razem jednak była to wycieczka, którą zrealizowaliśmy dla osób dorosłych, osób interesujących się tematyką romską, historią, kulturą Romów, a w szczególności właśnie okresem eksterminacji Romów podczas II wojny światowej. Wciąż na ten temat bardzo mało wiemy, chcemy się coraz więcej dowiadywać. Jakie znaczenie dla pana miał ten wyjazd w pana zainteresowaniach związanych z wykonywanym stanowiskiem na przykład i w ogóle jeżeli chodzi o pana zainteresowania może prywatne, tą tematyką właśnie romską? Przede wszystkim, jeśli chodzi o mój profil zainteresowań, czy mój profil badawczy, to jest to historia środkowego Nadodrza, ale swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o działalność naukową, stawiałem w historii wojskowości, zwłaszcza w sprawach, które są ukierunkowane na II wojnę światową, więc temat jest mi jak najbardziej bliski, ciekawy. No i z tym większym zainteresowaniem też uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu, które pani miała okazję przygotować. Także ten wyjazd był dla mnie przede wszystkim uzupełnieniem wiedzy, jak i przede wszystkim jak wyglądają dobre praktyki w zakresie rolnictwa z dziedziny martyrologii właśnie w tej dziedzinie eksterminacji przede wszystkim mniejszości narodowościowych na terenie obecnej Polski. Jeszcze chciałabym dopytać właściwie, czy coś pana szczególnie zainteresowało w tym podczas tego wyjazdu, bo przypomnę, mieliśmy zwiedzanie z przewodniczką z muzeum, podczas którego zwiedzaliśmy zarówno wnętrze muzeum, jak i miejsca, gdzie dokonywano egzekucji również, i pomniki ustawione na zewnątrz, oraz mieliśmy też warsztaty edukacyjne. No przede wszystkim to, co zwraca uwagę w samej miejscowości Chełmno, to fakt, że wjeżdża się do zupełnie niepozornej wsi, która kryje w sobie tak liczną, bolesną prawdę eksterminacji podczas II wojny światowej. Przyjeżdża do miejsca, które wygląda zupełnie niepozornie, tak? Dlatego, że po obiekcie, który był świadkiem tej tragedii, praktycznie pozostały po tym obiekcie fundamenty i jakby odkopywanie tej historii, które trwa już od dłuższego czasu, jest niesamowicie ciekawe i inspirujące, tak? Dlatego, że najpierw te wszystkie informacje, które odnosiły się do tragedii tego miejsca, bazowały na relacjach świadków. No i tak jak zaczęto przesłuchiwać świadków, jak oni zaczęli znać swoje świadectwo, jak zaczęły się prace archeologiczne, ekshumacyjne, no i w zasadzie to trwa do chwili obecnej. Sama ta historia, to, że Nie jest to historia taka w pełni rozpoznana, że jeszcze to wszystko, te pewne wątki wymagają uzupełnienia. No, jest to rzecz naprawdę zasługująca uwagę. A jeżeli chodzi o historię zagłady Romów i Sinti na tym terenie, szczególnie przypomnę, że tu chodziło o zagładę osób, które były sprowadzone z regionu Austrii. Była to grupa Romów i Sinti, którzy byli przewiezieni do byłego getta łódzkiego. Tam stworzono obóz cygański, w którym umieszczono właśnie Romów i Sinti z Burgenlandu. Całkowicie ich odseparowano nawet od społeczności żydowskiej mieszkającej w getcie i trzymano ich w bardzo złych, tragicznych warunkach. Czy Pana coś tej historii zaskoczyło, zainteresowało? Czy Pan wiedział już wcześniej coś na ten temat? To znaczy ta wiedza, przyznam szczerze, była dosyć powna, dlatego że Chełmno przede wszystkim kojarzy się z miejscem zagłady polskich Żydów i jest też wątek czeski, także sam fakt też, że zgładzono kilka tysięcy osób narodowości romskiej, no to jest też no, pewien różnik tego miejsca pokazujący, jak Niemcy uczyli się eksterminacji poszczególnych narodowości i to, że tutaj też uczestnictwo było w tej narodowości jest no, pewnym wyróżnikiem tego miejsca. Mhm. Teraz zapytam, czy planuje Pan przeprowadzenie jakichś dodatkowych zajęć, na przykład w swoim miejscu pracy właśnie dotyczących tego okresu, czyli II wojny światowej i tego wątku historii, czyli zagłady Romów i Sinti podczas II wojny światowej z rąk nazistów? Myślę, że ten czas dał taki pewien impuls, żeby tę historię drugowojenną, historię martyrologii też w jakiś sposób przekazać, wyjaśnić no przede wszystkim młodzieży. Tak? Znamy los taborów cygańskich po roku 1945. Literatura, jeżeli chodzi o kwestie cyganologiczne, jest dobrze rozpoznana, jest cały czas takim wątkiem rozwojowym, natomiast no rzeczywiście rzeczy związane z II wojną światową, te kwestie tego, jak się obchodzono z mniejszościami, narodowościami, z narodowością romską, uważam, że jest to rzecz, o której też warto wspominać i warto w jakiś sposób w tym kierunku również edukować młodzież, no bo Gorzów Wielkopolski, jakby nie patrzeć, jest to miasto o bogatych tradycjach, jeżeli chodzi o społeczność Rom, natomiast ta świadomość, że tego typu rzeczy miały miejsce w okresie II wojny światowej, uważam, że no, te kwestie nie są tutaj obecne właśnie w tej całej dyskusji. Mhm. Dokładnie, też tak myślimy i to było to był taki impuls, dlaczego zrealizowaliśmy właśnie te działania, dlatego że właśnie brakuje takich informacji w ramach edukacji formalnej. Brakuje informacji dotyczących historii zagłady Romów i Sinti. Takie informacje są przekazywane w bardzo okrojony sposób. Nie ma czasu w programie szkolnym, aby bardziej skupić się na tej historii, a przecież jest ona bardzo ważna, bo dotyczy prawie 80% populacji, która została w czasie II wojny światowej skazana na całkowitą zagładę. Chodzi mi tu właśnie o populacji narodu romskiego. Dobrze, a czy mogłabym zapytać o to, czym zajmują się Państwo właśnie u siebie, w dziale zbiorów regionalnych, w Instytucie Papuszy, czym Pan się też dokładnie w tym momencie zajmuje? Ale bardzo mnie też właśnie interesuje z racji naszego tematu romskiego, właśnie działalność Instytutu Papuszy. No, może tak trzeba by powiedzieć, jak wyglądała sprawa od podstaw, dlatego że Instytut Papuszy to w zasadzie był pomysł, który od wielu lat kiełkował, jeśli chodzi o poprzednie samorządy czy poprzednie dyrekcje Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. No i to był taki pomysł, który miał się urzeczywistnić już w 2015 roku. Było to przedsięwzięcie, które miało być sygnowane przez władze miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przez również społeczność lokalną, społeczność romską z panem Edwardem Dębickim na czele. To wszystko zostało urzeczywistnione w marcu roku 2018. W 2008 dopiero podpisano umowę. Powstał w obrębie działu zbiorów regionalnych Instytut Papuszy, który przede wszystkim zajmuje się promocją dziedzictwa romskiego na ziemi robuskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gorzowa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Bronisławy Wajs-Papczy. I w związku z tym już w obrębie Instytutu Papuszy, działu zbiorów regionalnych udało się zrealizować w przeciągu kilku ostatnich lat kilka, myślę, że ciekawych przedsięwzięć, przede wszystkim publicznych. Książka Małgorzaty Machowskiej, wydane zostały również tomiki wierszy Bronisławy Wajs-Papczy. Wreszcie kilka lat temu została wydana wielka księga dedykowana panu Edwardowi Dębickiemu, kustosz cygańskiej tradycji. Także dużo dzieje, jeżeli chodzi o promowanie pamięci, twórczości związanej właśnie ze społecznością romską, ale również prowadzimy też działania, które mają na celu jak gdyby wyjście przed ludzi, dlatego że po pierwsze działalność literacka czy działalność naukowa to jest jedna rzecz. Druga rzecz, polaryzacja tej wiedzy, myślę, że jest równie istotna i trzeba ją też stawiać na takiej równoważy właśnie z tą działalnością naukowo-publicystyczną. Dlatego też organizujemy spotkania z młodzieżą, spotkania, które mają na celu przedstawienie dorobku przede wszystkim kulturowego społeczności romskiej. W tym roku udało się zrobić takie spotkanie z młodzieżą z liceum ogólnokształcącego, która młodzież była zachwycona spotkaniem z paniami Weiss, które przedstawiły, jak wyglądają tradycje ze społecznością romską, jak tutaj się pojawili w Gorzowie. O wiele pytań, gdyż była bardzo zaciekawiona i to dało nam taki podpunkt do tego, żeby te spotkania nadal kontynuować i w ramach różnych zupełnie innych wątków też przedstawiać, propagować właśnie społeczności romskiej. Mhm. Dobrze, bardzo panu dziękuję za tak wyczerpujące przybliżenie nam, czym zajmuje się też Instytut Papuszy, który, przypomnę, działa w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Ja bardzo dziękuję panie Grzegorzu za podzielenie się z nami wrażeniami dotyczącymi naszego wspólnego wyjazdu i też zapraszam do naszych kolejnych działań i aktywności, które będzie realizować Fundacja Dom na Pograniczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.